Witam Was dziś w Seulu z Korei. Jestem tutaj w jednym z większych świątyń buddyjskich w Seulu. To jest jakby, jeśli spojrzycie tutaj za mnie, to jest jakby wysepka tradycji w morzu cywilizacji. Jak tutaj zobaczycie w drugą stronę, to jesteśmy otoczeni praktycznie wieżowcami. Tu jest taki areał, no nie wiem ile to jest, może ze 3 hektary, gdzie właśnie takie tradycyjne bardziej budynki klasztorne, tudzież świątyni są. W ogóle Korea to jest bardzo nowoczesny kraj, niesamowicie czysty i sterylny. Ja mieszkam w Niemczech i Niemcy już są bardzo czyste i myślałem, że to może razem ze Szwajcarią najczystszy kraj świata, ale myślę, że w międzyczasie, że Koreańczycy są jeszcze bardziej czyści. Dlaczego? Podam Wam parę takich rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły, tudzież zdziwiły może. Nie wiem, jak ktoś Was był albo w Tajwanie, albo w Japonii, albo w Korei, to są chyba jedyne kraje, gdzie to widziałem. Elektroniczne toalety. Elektroniczne toalety w sensie deski sedesy, tak? Deski sedesowe i tak dalej. Kto nie był, to może to uważać za szokujące. Podgrzewane siedzenia na toaletach. Kupa jakichś przycisków elektroniki. Nie wszystko wiem, do czego. No niektóre oczywiście do spuszczania wody i tak dalej, ale no nie wiem, do podmywania się po załatwieniu potrzeby. Do osuszenia tego po podmyciu, tak, przewiew, suszarka. Nawet przyciski, które jakby muzykę puszczają, czy tam jakieś odgłosy, żeby zagłuszać odgłosy fizjologiczne podczas wypluskiwania się, tak? Takie tego typu rzeczy. To jest norma w Korei. To jest jedna rzecz, ale co mnie jeszcze bardziej zaszokowało, bo to już widziałem, nie wiem, w Tajwanie na przykład, ale co mnie jeszcze bardziej zaszokowało, no jestem tutaj nieprzypadkowo, bo jestem u jednego z miliarderów koreańskich, w zasadzie jednego z niewielu ludzi, którzy sami pracą własnych rąk doszli do tego w Korei, bo jednak Korea jest zdominowana poprzez taki system społeczno-gospodarczy, hierarchiczny system społeczno-gospodarczy i może znacie takie wielkie firmy jak Samsung, jak Hyundai, to właśnie są firmy posiadające w ręku tego typu konglomeraty, które jakby no, dominują cały rynek, są w ręku kilku rodzin i to od pokoleń. Ale on jest właśnie, Kim Beom-soo jest jednym z niewielu przedsiębiorców, którzy doszli do miliardów dolarów od zera, tak? Zaczynając no, od bardzo skromnych początków. I on zresztą jest najlepszym przedsiębiorcą, został uznany za najlepszego przedsiębiorcę roku w Korei. Czyli można powiedzieć, on jest w tej chwili najlepszym przedsiębiorcą w tym kraju, tak? No i byłem u niego wczoraj w firmie Kakao. To jest taka firma, która jest jakby dominująca, jeśli chodzi o aplikacje komunikacyjne, mobilne aplikacje komunikacyjne. Coś takiego jak WhatsApp, tak? Tylko że on ma 98% posiadaczy smartfonów używa Kakao w Korei codziennie, tak?
to jest 75% populacji, to po prostu on absolutnie dominującą rolę tu odgrywa. Żaden inny messenger nie jest, oni praktycznie używają tylko Kakao, ale to Kakao jest nie tylko messengerem, tak? Nie tylko takim do czytowania i tak dalej. To jest też jakby, do tego należy całe grono serwisów, coś takiego jak podobne do Twittera, jak Uber, jak PayPal, też jak Google, powiedzmy, mobilny. Także to jest całe, wszystko w jednym, tak? To jest niesamowite, on tu po prostu dominuje, to jest jakby cała platforma, pod którą są różne, działają różne aplikacje, można rozwijać różne aplikacje, oni też mają swój content, swoje, nie wiem, komiksy, które tam są publikowane, nawet powieści, te jakieś rysunkowe rzeczy, no niesamowita rzecz, oni nawet mają tutaj takie sklepy, bo oni też mają swoje postacie w tych komiksach, które z których oni robią jakieś zabawki, jakieś misie, jakieś lalki, i to jest w tych sklepach, coś nazywa Kakao Friends, gdzie można kupić tego typu rzeczy, jakieś tam inny merchandise, notesy, długopisy, ołówki, zegarki, nawet biżuterię, tak, związane właśnie z tymi reklamami. Ale nie roli, to nie o tym chciałem mówić. Byłem u niego w firmie, wczoraj rozmawiałem z nim, do mojej książki, jak wiecie, piszę książkę o najbogatszych ludziach świata, o miliarderach, o ich myśleniu. Dzisiaj to będziemy kontynuować tą rozmowę. W każdym razie, co mnie najbardziej zaskoczyło, jak wszedłem do toalety, akurat taki, nie wiem, toaletowy temat dzisiaj, to jest to, że no przecież jestem w wielu firmach i no nie wiem, no, jak trzeba zacząć czegoś potrzebę fizjologiczną, no ale tam jak wszedłem do toalety, dwa razy byłem, to za każdym razem minimum dwóch, trzech ludzi myło zęby, tak, w firmie, w toalecie. I także no niesamowicie jakby przywiązanie, znaczy podejście do czystości, do higieny osobistej, i nawet to jest do tego stopnia, że tam oni nie używali, oczywiście mieli swoje szczoteczki, ale pasta do zębów była publiczna, była jakby dostarczana przez firmę, tam stały jakieś dwa, trzy rodzaje past, każdy sobie mógł wybrać, którą chce właśnie do mycia swoich zębów, czyli to nie jest coś, co jest jakby indywidualną rozwiązaniem, akurat tak przypadkowo tam dwóch, trzech ludzi, nie, za każdym razem to paru ludzi myło zęby i to jest najwyraźniej tkwi u nich w kulturze, żeby i co jest czymś normalnym, nie jakby osobistym, tylko publicznym, że nawet firma się na to nastawia i im dostarcza pastę do zębów w tym celu. Tak? No, także to wam chciałem tak opowiedzieć, takie parę wrażeń tutaj z Korei. Oczywiście super nowoczesne państwo, co jest też bardzo, jest tutaj dużo rzeczy, których rozwiązań, których nigdzie na świecie nie widziałem, albo może nie w takim stopniu. Na przykład ciekawą rzeczą są, ja nigdy w zasadzie nie chodziłem, czy rzadko chodzę do, nie wiem, do kawiarni internetowej na przykład, bo no, nie wiem, zawsze miałem jakiegoś swojego notebooka i wolałem być niezależny. Natomiast w Korei są tak zwane PC parlors, to się nazywa PC bar. No w każdym razie coś takiego jak jakby kawiarnie internetowe, z tym, że to są dosłownie tysiące w całym Seulu, no mnóstwo tego jest, i to jest coś takiego, że ludzie chodzą tam zamiast na przykład, nie wiem, do kawiarni, do pubu czy coś, to chodzą grupa ludzi, głównie faceci, głównie chłopacy, nie wiem, 10, paczka się zbiera i idzie do takiego
PC Parlor, oni właśnie są zaznaczone takimi znaczkami PC, żeby grać w gry komputerowe w takie w sieci, żeby razem tam kooperować, albo to są, nie wiem, jakieś strzelanki oczywiście, albo jakieś gry strategiczne, czy tam gospodarcze. I oni właśnie się zbierają i tam, no nie wiem, bawią się, spędzają wspólnie czas w takich właśnie miejscach. Także to jest takie, jakby, no nie wiem, nie widziałem, znaczy oczywiście kawiarnie komputerowe, tak, ale to jest w tym nasileniu i w takiej ilości i w takim, żeby to był jakby taki fenomen społeczny, no to szczerze mówiąc nie widziałem tego nigdzie i to jest jakby, no nie wiem, nacja, można powiedzieć, graczy komputerowych, tak? Także wszystko, co jest związane z komputerami, z grami, ma tutaj dość duże wzięcie w ogóle z technologią, dość duże wzięcie w Korei. I tutaj jest taka dzielnica w takim mieście pod Pudong, pod Pudong, w takim mieście pod Seulem, która jest jakby takim zagłębiem technologicznym. Tam są właśnie centra tych wszystkich firm technologicznych, coś takiego jak koreańskie Silicon Valley. Właśnie Kim Dong-soo tam ma bardzo duży udział w rozwijaniu czegoś takiego jak kultury startupowej tutaj w Korei. No bo do tej pory, czy to podobnie było może jak w Europie, że jak ktoś raz zbankrutował, no to już był skończony, a przecież podczas czegoś takiego procesu bardzo dużo się uczy i może wykorzystać te rzeczy w następnych przedsięwzięciach. I to jest dokładnie to, co działa w Silicon Valley, gdzie ludziom pozwala się na próbowanie, na ponoszenie porażek i też no, utratę w jakiś sposób pieniędzy inwestorów, ale dzięki temu naukę i dzięki temu też możliwość no, odnoszenia sukcesów. Może z następnym razem, a może niekiedy zdarza się za pierwszym razem. I właśnie taka tolerancja na porażkę, coś takiego, to jest to, co Kim Dong-soo tutaj promuje i też jakby stawia kapitał i ma też taki projekt, że około 100 CEOs ma pod swoimi skrzydłami, którym doradza, który chce rozwijać, w jakiś sposób inkubować ich, tak? No, także tyle z Korei, dzięki, do zobaczenia.